Piotrze, ile to już spotkań jest? Piotrze, do kiedy pismo funkcjonuje? No, pismo 2006 roku, także. No, to 12 lat. Pierwsze 2009 chyba było, nie? No to najpierw tośmy się spotykali w takim maleńkim gronie z panem Węgrzynowiczem i takich dwóch kombatantów, jeden z Woli Rzeczyckiej, drugi z Zaklikowa. No i przyjeżdżaliśmy w takim małym gronie, tam na cmentarz ten wojenny. No a potem dopiero się te spotkania rozrosły. Tak rozrosły właśnie, że no, stały się już takie już większe. Ludzi i z Lubartowa, i z Warszawy, i z Lublina, i z Zamościa, i z Przemyśla, i z Sandomierza. No właśnie, i wtedy zaczęli ludzie już przyjeżdżać. No z... Nawet z Kanady była pani. Nawet z Kanady, tak. Także mieliśmy i międzynarodowo. Parlament tak. Był. A parlament właśnie. No to znaczy... Pan Rafał był jeszcze kiedyś tutaj. No to znaczy muszę powiedzieć, że ci, którzy przyjeżdżali na spotkania tutaj naszego czasu, no to ci właśnie dostali się i do Parlamentu Europejskiego, zostali posłami, prezydentami. Także wszystko zaczyna się w Kochanach. Tak, tak, wszystko się zaczyna... Wybory się zbliżają. Tak, wszystko się zaczyna w Kochanach. Cieszę się bardzo, że mam znów dzisiaj sporo gości. Jest tu coś zobaczyć. No, staram się, żeby to miejsce było w takim klimacie do wartości wyższych, bo dzisiaj to jest bardzo no, zaniedbana dziedzina. Dzisiejsza rzeczywistość zmusza do nieuwagi na rzeczy najważniejsze. A tutaj są takie prace, które kierunkują ku górze. Napis, który bardzo głęboko to tłumaczy, to zmartwychwstanie. Zresztą Święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, to jest jak koło ratunkowe. Zmartwychwstanie Chrystusa, z którego się powinno mieć radość tu już i radość na wieki. Tam jeszcze na drugiej stronie to będzie o skarbach niebieskich, które warto gromadzić. I tu ucieczka z Doliny Śmierci. No bo wiadomo, że co się dzieje. I wśród zieleni jest na przykład taki napis na lustrze, który dodatkowo odbija tą ilość kwiatów, jakie są przed nim. Trzeba być wyciszonym, żeby usłyszeć muzykę lasu,
a patrząc na kwiaty zatęsknić za wiecznym życiem w raju. Bo rzeczywiście tu jest cisza, ale trzeba umieć, żeby stworzyć jeszcze bardziej te warunki takie do kontemplacji, do wartości wyższych, na które człowiek no, nie ma czasu, ale to jest jedyne, co ku czemu warto żyć. Chryste, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu Odkupicielu Świata Boże.
U nas pozytywne witam jest to, pana, panie Stanisławie. Żeśmy się połączyli pod względem turystycznym. A to niewiasta, żeś pan przytaszczył? Taką ciężko było znaleźć. No starałem się. Starałeś się. Dobra, niestety jesteśmy na polu, jak na namiotowym. Można wypróbować. Trzeba się po prostu pilnować. Nikt nie będzie się huśtał. No nie wiem, kwiatuszki może postawić tutaj. Witamy pana Stanisława. Dopiero teraz zauważyłem. Witam. Ja tak cichutko, skromnie w kąciku. No właśnie, cieszymy się. Bo spóźniłem się. No właśnie, właśnie. Trochę się wstydzę. Thank you.
pomodlenie nasze w imieniu Pana. Niebo i ziemię. Pan z wami. I z duchem Twoim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na was, pozostanie na zawsze. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.